Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich obecnych na spotkaniu otwartym w Szkole Podstawowej 211 z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Korczaka. Z oddziałami integracyjnymi, ale i oddziałami ogólnymi i oddziałami dwujęzycznymi. Nazywam się Małgorzata Gądek i jestem dyrektorem tej szkoły. Spotkanie ma charakter informacyjny. Przybliżymy Wam naszą szkołę, będzie trochę historii, opowiemy, jak szkoła działa, co ją wyróżnia spośród innych szkół, dowiecie się również, jaka jest oferta oddziałów dwujęzycznych i jak się zarekrutować do takiego oddziału. Przed nami prezentacja i sesja odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Proszę w trakcie spotkania o zadawanie pytań na czacie. Razem ze mną są obecni moderująca czat pani Marta Pietrzak, wicedyrektor szkoły i moja prawa ręka, pani Anna Zawadzka, nauczycielka z wieloletnim stażem, pracująca w dwujęzyczności z olbrzymim doświadczeniem, pan Sebastian Tasakowski, nauczyciel również z olbrzymim doświadczeniem, pracujący w dwujęzyczności oraz pan Łukasz Czajka, nauczyciel, który czuwa nad techniczną stroną naszego spotkania. Proszę Państwa, spotykamy się w wyjątkowym czasie i opowiemy Wam o wyjątkowej szkole, Szkole Podstawowej 211. Nasza szkoła usytuowana jest w dobrze skomunikowanym miejscu, w samym sercu Warszawy. W wyniku reformy oświaty, po połączeniu dwóch szkół z bogatą i piękną historią, Szkoła Podstawowa 211 mieści się w dwóch budynkach. W budynku A, usytuowanym przy ulicy Nowy Świat 21A, tutaj uczą się dzieci młodsze od 0 do 6 klasy, oraz w budynku B, usytuowanym nieopodal przy ulicy Smolnej 30. Tutaj uczą się uczniowie z klas 7 i 8. To komfortowa sytuacja dla uczniów. Dzięki temu wszyscy nasi uczniowie uczą się na jednej pierwszej zmianie, co oznacza, że lekcje rozpoczynają się od godziny 8. W tym roku szkolnym plan zajęć w trybie stacjonarnym trwał bardzo krótko. Smutna pandemiczna rzeczywistość spowodowała wprowadzenie przez rząd restrykcji. W oświacie wprowadzono naukę w trybie zdalnym. Nasza szkoła już w ubiegłym roku bardzo szybko, jako jedna z pierwszych, przeszła na lekcje online. Korzystamy z Teamsów, lekcje odbywają się głównie w czasie rzeczywistym, zawsze rozpoczynają się o pełnych godzinach, z reguły trwają 30 minut i 30 minut trwa przerwa. W klasach ósmych przedmioty egzaminacyjne zaś mogą trwać 45 minut. Nauczyciele nieustannie wzbogacają swój warsztat pracy w tym obszarze, lekcje są ciekawe i nietuzinkowe. W naszej szkole realizowane są projekty międzynarodowe, krajowe, międzyszkolne i wewnętrzne. Zajęcia często prowadzone są metodą projektu. Uczniowie rozwijają zainteresowania, zdobywają i poszerzają wiedzę, a ta przekłada się na wyniki egzaminu ósmoklasisty. I tak w 2020 roku nasza szkoła na 166 podstawówek warszawskich zajęła 7 miejsce. W dzielnicy zaś jesteśmy najlepsi. Zajmujemy zaszczytne pierwsze miejsce w tym obszarze. W ubiegłym roku mieliśmy również największą ilość w Śródmieściu laureatów konkursów kuratoryjnych przedmiotowych, aż 20. W szkole działają dwie stołówki, prowadzone są przez ajentów, którzy gotują na miejscu smacznie i zdrowo. Kadra nauczycielska jest stała i wysoko wykwalifikowana. Nadto odpowiedzialna i rzetelna. Dla nas najwyższą wartością jest człowiek. Sercem naszej szkoły są uczniowie, duszą nauczyciele, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Drodzy Państwo, to tak w wielkim skrócie. Dziękuję za uwagę. Więcej szczegółów w prezentacji. Proszę panią Anię i pana Sebastiana o komentarz do prezentowanego materiału. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Na początku jeszcze raz powtórzenie, jak wygląda nasza placówka. To znaczy jest ona dwubudynkowa. W budynku A przy ulicy Nowy Świat uczą się dzieci do klasy 6 szkoły podstawowej włącznie. Natomiast przy ulicy Smolnej 30 nauczane są oddziały dwujęzyczne oraz pozostałe klasy 7 oraz 8. Tutaj macie Państwo adresy w tej chwili na ekranie oraz telefony do sekretariatów poszczególnych budynków naszej szkoły, obu budynków.
Dzień dobry. Ja zacznę od przedstawienia tego, czym jest dwujęzyczność, ponieważ Państwo planują zapisać dzieci do klas dwujęzycznych, a to pytanie się bardzo często u nas pojawia. Dwujęzyczność to jest związana bardzo ściśle z nauczaniem CLIL, czyli z nauczaniem metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. W takim nauczaniu poziom zajęć dostosowany jest do umiejętności językowych uczniów. Podczas nauczania dwujęzycznego zajęcia prowadzone są metodą CLIL, ale CLIL to jest coś więcej niż nauka języka obcego, ponieważ podczas tego nauczania wprowadzamy elementy języka angielskiego, nauczając inne przedmioty. Dzięki temu nasi uczniowie opanowują słownictwo specjalistyczne w sytuacjach w sposób autentyczny, z naciskiem na treści z danego przedmiotu, a nie na sam język. I to jest dla nas najistotniejsze. Dzięki temu następnie w liceach, kiedy już przechodzą często do klas, na przykład z maturą międzynarodową, są w stanie sobie dobrze radzić. Przedstawię Państwu początki dwujęzyczności. Zaczynaliśmy już bardzo dawno temu, bo w roku szkolnym 2004-2005 była to nasza pierwsza klasa z programem autorskim nauczania języka angielskiego i też tego roku, zresztą to było gimnazjum numer 44, jeszcze wtedy rozpoczęliśmy od konkursu teatralnego w języku angielskim My Favorite Fairy Tale, do którego jeszcze wrócimy, ponieważ ten konkurs jest z nami od tamtego właśnie roku. W roku 2006 rozpoczęliśmy także od zorganizowania pierwszej wycieczki do Wielkiej Brytanii i również jeszcze w zeszłym roku mogliśmy się pochwalić, że nieprzerwanie te wycieczki trwały do rok w rok. Najpierw trzecioklasiści, a następnie ósmoklasiści mogli jechać do Wielkiej Brytanii i sprawdzać, jak sobie radzą z językiem angielskim. Niestety w tej chwili COVID nam pokrzyżował nasze plany. W roku szkolnym 2016-2017 powstała już taka pierwsza klasa dwujęzyczna i rozpoczęło się nauczanie dwujęzyczne geografii i matematyki, czyli innymi słowy została dodana jedna godzina geografii i jedna godzina matematyki, na których to wprowadzaliśmy materiał z tych przedmiotów w języku angielskim. Rok szkolny 2017-2018 przyniósł nam reformę edukacji, ale my się nie poddaliśmy, postanowiliśmy dalej podążać już ustaloną ścieżką i stworzyliśmy kolejne oddziały dwujęzyczne, pierwsze w klasach siódmych i było ich aż 5, co jest naprawdę ewenementem na skalę warszawską. W kolejnych latach stworzyliśmy 4 i 5 i właściwie od tego czasu nigdy nie było ich mniej. W międzyczasie już nie tylko geografia i matematyka było nauczanie dwujęzycznie. Nasi nauczyciele skończyli studia podyplomowe i rozszerzyliśmy naszą ofertę i rozpoczęliśmy także nauczanie dwujęzyczne biologii i historii. Z pewnością jesteście Państwo zainteresowani, w jaki sposób zajęcia dwujęzyczne odbywają się w naszej placówce. Ma to wymiar dwutorowy. To znaczy, po pierwsze, realizowany jest program autorski języka angielskiego dla klas dwujęzycznych. Polega to na tym, że w klasie dwujęzycznej mamy 5 godzin języka angielskiego w tygodniu, przy czym jedna godzina w tygodniu jest taką specjalną godziną przeznaczoną tylko i wyłącznie na komponent kulturowy. To znaczy podczas tych zajęć dzieci pozyskują wiedzę na temat kultury, geografii, historii, świąt w krajach anglojęzycznych. Po drugie, aby nauka była jak najbardziej efektywna, w klasach siódmych we wrześniu przeprowadzany jest test poziomujący z języka angielskiego. Ma on na celu dostosowanie poziomu dzieci, tak aby w obu grupach nauczania
były dzieci mniej więcej na podobnym poziomie językowym, aby nauczyciel, który z nimi będzie współpracował, mógł jak najefektywniej wprowadzać poszczególne elementy do pracy z nimi, a jednocześnie, aby podręcznik, który będziemy wybierać, był jak najbardziej odpowiedni do poziomu uczniów, z którymi współpracujemy, z którymi pracujemy. To wszystko powoduje to, że po 2 latach nauki państwa dziecka w naszej placówce jest szansa, aby uzyskały one, aby doszły one do poziomu językowego nawet B1 plus B2. Ma to swój bardzo wymierny efekt w postaci uczestnictwa naszych podopiecznych w licznych konkursach kuratoryjnych bądź w olimpiadach z języka angielskiego. To z kolei powoduje to, że laureaci i finaliści uzyskują albo punkty do liceum, albo, co myślę jest dużo bardziej pozytywne, dostają, mówiąc kolokwialnie, przepustkę bezpośrednio do liceum, do którego wymarzyli sobie pójść. I tutaj podkreślę, że w tym roku szkolnym mieliśmy aż 12 takich osób, także 12 osób bezpośrednio trafi do liceum dzięki bardzo dobrym wynikom, byciem laureatem na olimpiadzie. To jest jednak tylko jedna część nauczania dwujęzycznego. Druga polega na tym, że w danych klasach realizowane są godziny dwujęzyczne przedmiotów. W jaki sposób to wygląda? To znaczy, w zależności od klasy, nauczone dwujęzycznie są matematyka, biologia, historia lub geografia. Tego przedmiotu jest jedna godzina więcej w tygodniu względem tych godzin, które są nauczane w języku polskim. Podczas tych zajęć dwujęzycznych staramy się, aby dzieciaki mogły posiąść jak największą wiedzę językową, specjalistyczną w konkretnych przedmiotach, a aby to było koherentne i kompatybilne z częścią zajęć w języku polskim, dbamy o to, staramy się, aby to, co w danej chwili jest podczas zajęć w języku polskim przeprowadzane, nawiązywało do tego, co jest podczas zajęć w języku angielskim. Podam przykład, ponieważ ja nauczam geografii. Jeżeli główny geograf naucza w tym momencie tematu ludność, to ja wówczas staram się, aby na tej godzinie dwujęzycznej po pierwsze powtórzyć ten temat, ale nie w języku polskim, lecz z elementami języka angielskiego oraz żeby jak najwięcej słów z tego tematu wprowadzić uczniom w języku angielskim. Daje to naprawdę świetne efekty i bardzo dobrze pogłębia zasób słownictwa i umiejętności naszych uczniów. Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do klas siódmych dwujęzycznych, oczywiście Państwa pociechę do klas siódmych dwujęzycznych. Tak jak już powiedzieliśmy, język angielski w tych klasach nauczany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy. Jeśli chodzi o drugi język, nauczany jest on w wymiarze 2 godzin tygodniowo i on zależy od tego, jaką klasę Państwo wybiorą podczas rekrutacji. Są możliwości następujące. Można wybrać klasę z językiem hiszpańskim od podstaw, językiem hiszpańskim kontynuacją, ponieważ nasi uczniowie naszej szkoły w klasie 5 i 6 mają już początki języka hiszpańskiego, z językiem niemieckim od podstaw i z językiem francuskim od podstaw. Warto pamiętać, że ten drugi język jest również dzielony na grupy oraz, że gdyby w takich klasach z językiem na przykład niemieckim czy francuskim okazało się, że grupa jakaś uczniów nie jest wcale od podstaw, tylko nadaje się do kontynuowania tego języka, to nasi nauczyciele się do tego dostosują. Przypominamy również, że w ramach dwujęzyczności będą nauczane w tych klasach 2 przedmioty
dwujęzycznie. Co to oznacza? Oznacza to, że dwa z tych przedmiotów, które tu są wymienione, biologia, geografia, matematyka lub historia, będą miały dodane po jednej godzinie, najczęściej z innym nauczycielem, ale nie zawsze. I na tej godzinie będzie ten przedmiot nauczany w języku angielskim, ale tak jak kolega wspomniał, będzie to skoordynowane, czyli to nie będzie zupełnie inny materiał, inne treści, tylko skoordynowane z tym, co się dzieje aktualnie na danym przedmiocie. Przejdźmy zatem do kwestii bardzo praktycznych, to znaczy w jaki sposób państwa po cichu w zasadzie, mogą się rekrutować do naszej szkoły. Po pierwsze, 17 maja na stronie, którą Państwo teraz na ekranach widzicie, zostanie uruchomiony bank ofert poszczególnych placówek dwujęzycznych z poszczególnymi oddziałami, tak abyście Państwo mogli się z nimi zapoznać. Jest na to tydzień. Następnie, tydzień później, 24 maja, rusza właściwy przegląd tych klas, tych oddziałów w tych szkołach, do których Państwa dzieci chcą się rekrutować. To znaczy, tworzycie Państwo listę preferencji, zaznaczając poszczególne szkoły, poszczególne oddziały na poszczególnych pozycjach. Z tego tworzy się taki specjalny wniosek, który następnie należy wydrukować i złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru lub można go również złożyć elektronicznie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, ale tylko pod warunkiem, że macie Państwo przygotowany specjalny profil zaufany. Bez tego tylko będzie wchodziło w grę złożenie osobiste wniosku w szkole pierwszego wyboru. Tu jednocześnie pragnę Państwa bardzo na to uwrażliwić, aby nie przegapić terminu składania wniosków, to znaczy 8 czerwca do godziny 15. Dlaczego? Niezależnie od tego, czy Państwa dziecko jest uczniem naszej szkoły w klasie 6, czy jest spoza naszej placówki, jeżeli wniosek do tego terminu nie będzie złożony, wówczas niestety, ale dziecko nie będzie mogło przystąpić do rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych. Dlatego bardzo ważne jest to, aby ten wniosek złożyć w terminie i ani chwili dłużej. Co się dzieje później? Dwa dni później, to znaczy 10 czerwca o godzinie 9, następuje test predyspozycji językowych. Dzieci przystępują do niego w szkole, którą wybrały jako pierwszą, czyli w szkole pierwszego wyboru. Tam się zgłaszają, aby do tego testu przystąpić. Jeżeli jakiegoś dziecka by nie było z różnych względów na tym pierwszym terminie, jest wyznaczony również drugi termin awaryjny, 22 czerwca. Na pewno Państwo jesteście ciekawi w tym momencie, czy ten test się odbędzie. Na razie, z tego co mamy informację, normalnie on się odbędzie. Gdyby ewentualnie miało się jakoś inaczej zadziać, na pewno informacje stosowne pojawią się na stronie naszej szkoły w tym temacie. Ja Państwu postaram się w tej chwili przybliżyć odrobinę, czym jest test predyspozycji językowych. Najważniejsza informacja jest taka, że nie jest to sprawdzian języka angielskiego i nie ma tam ani jednego zadania, który sprawdza poziom wiedzy, umiejętności z języka angielskiego. Sprawdzian sprawdza tak naprawdę zdolności językowe ucznia. Sprawdza wyczucie stylistyczne, zasób słownictwa języka polskiego, to może dziwić, ale tak. Sprawdza także zasób i umiejętność wykorzystywania związków frazeologicznych, umiejętność dostrzegania podobieństw w językach obcych, a także umiejętność analizy i tworzenia zdań w języku fikcyjnym. Co to oznacza? Jakich zadań należy się spodziewać?
Po pierwsze, na początku najczęściej są tam zadania ze słuchu. Nie powiedziałam jeszcze, że sprawdzian nie jest przez nas tworzony, tylko dostajemy go z zewnątrz, dostajemy z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to sprawdzian, test, który jest przeprowadzany w większości szkół dwujęzycznych w Warszawie. I na początku są zadania ze słuchu, czyli dziecko słyszy tekst i dopiero po tym, jak go całkowicie wysłucha, może odsłonić zadania i może wpisać na przykład brakujące słowa. Następnie, jeśli chodzi o to wyczucie stylistyczne i zasób słownictwa języka ojczystego, to często są to na przykład fragmenty tekstu, na przykład literackiego, czyli takiego, który jest trochę innym językiem niż uczniowie nasi wykorzystują. I są tam luki, które uczeń musi samemu wypełnić, czyli musi dostosować, dopasować słowa tak, żeby i forma, i styl tego, to wszystko razem do siebie pasowało. Następny fragment właśnie to jest te podobieństwa, różnice, analogie w językach obcych. Potrafią to być na przykład tego typu zadania, że są różne słowa z bardzo różnych języków i dziecko musi, wie tylko, że ma różne języki, że na przykład jest rumuński, węgierski, fiński i musi domyśleć się, które słowa należą do którego języka. Albo jest innego typu zadanie, na przykład wiadomo, że część słów oznacza dom, inna część oznacza kota, a jeszcze inna oznacza mleko i trzeba te słowa pogrupować i znaleźć słowa, które oznaczają to samo. Następnie przechodzimy do tego ostatniego typu zadań, myślę, że najtrudniejszych. I tu dzieci, jeśli chodzi o takie najtrudniejsze zadanie, to jest tworzenie zdań w języku fikcyjnym. Dziecko najpierw otrzymuje zbiór słów oraz kilka zdań zbudowanych z tych słów. Musi dokonać właśnie analizy leksykalno-syntaktycznej, czyli wykombinować innymi słowy, jak tworzone są te słowa, na przykład jak liczba mnoga została stworzona, jak przymiotniki są tworzone, jak rodzaj żeński, męski jest tworzony i następnie dostaje kolejną grupę słów i kolejne tym razem zdania w języku polskim i ma je przetłumaczyć, wykorzystując te słowa oraz tą analizę, której dokonało, na język właśnie ten fikcyjny. W sumie dzieci mogą zdobyć 200 punktów. Długość tego sprawdzianu trwa 90 minut, a próg zdawalności, czyli liczba punktów, które dziecko musi zdobyć, żebyśmy stwierdzili, że dziecko zdało ten egzamin, to 70 punktów, czyli 35%. Dobry wynik, bo pewnie Państwa to interesuje, to jest tak około 110-120 punktów, czyli widzą Państwo, że wcale nie jest to tak bardzo dużo. Zdarzają się dzieci, które mają 160-170 punktów, ale to są dość rzadkie wyniki. Jeśli chodzi o zasady przyjęć, ważna jest informacja, że zgodnie z rozporządzeniem do oddziału dwujęzycznego przyjmujemy najpierw uczniów z naszej szkoły, ale oczywiście tych uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy siódmej i uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych. Dlatego nasi uczniowie również mają obowiązek przejść przez zapisy do klas dwujęzycznych i mają obowiązek
napisania tego testu predyspozycji językowych i muszą osiągnąć 35%. I wtedy są jako pierwsi przyjmowani do klas dwujęzycznych. Ale proszę się nie martwić, jeśli chodzi o osoby spoza naszej szkoły, tworzymy dużo więcej miejsc, więc tak naprawdę będą spokojnie, na pewno będą miejsca dla klas spoza, dla uczniów spoza szkoły. I teraz i dlatego przedstawiamy kryteria dla uczniów spoza szkoły. Po pierwsze oczywiście wynik sprawdzianu predyspozycji, odpowiednio przemnożony. Następnie wymienione na świadectwie promocyjnym oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tu mają Państwo punkty w zależności od tego, jaką ocenę dziecko otrzymało, czyli gdyby na przykład z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego dziecko otrzymało szóstki, to wtedy otrzymuje maksymalną liczbę punktów 54. Ale proszę pamiętać, że to nie musi być język angielski. Czasami dzieci przychodzą do nas ze szkół, w których uczyły się innego języka, na przykład angielski miały w szkole po południu uczyły się. I w tym momencie patrzymy oczywiście na ten język, który ma na świadectwie. Dodatkowo można jeszcze otrzymać dodatkowe 7 punktów za świadectwo promocyjne z wyróżnieniem. Tu jeszcze chciałam Państwu powiedzieć o tym, że jesteśmy bardzo doświadczeni, jeśli jeszcze Państwa nie przekonałam wcześniej, w dwujęzyczności i dlatego też od 2 lat nie dość, że rozwijamy się i poszerzamy naszą ofertę, jeśli chodzi o klasy 7 i 8, to 2 lata temu wprowadziliśmy do naszych klas 5 i 6 innowację pedagogiczną Wiem, po co się uczę, która polega na tym, że w klasach 5 i w klasach 6 zostały dodane godziny angielskiego, w klasach 5 jest to 1 godzina angielskiego, w klasach 6 2 godziny angielskiego i na tych dodatkowych godzinach są realizowane scenariusze przygotowane w ramach projektów Power i Erasmus+, scenariusze klilowe. Czyli nasi uczniowie w klasach 5 i 6 już mają pierwszy kontakt z tym, jak wyglądają lekcje dwujęzyczne w klasie 7 i 8. Potrafią na przykład w klasie 5 mieć na języku angielskim prowadzoną przez nauczyciela języka angielskiego lekcję wprowadzającą ułamki dziesiętne, zgodną z tym, co się dzieje na matematyce w klasie 5. I na tej lekcji uczą się, jak odczytuje się ułamki dziesiętne i wykonują bardzo proste zadania w języku angielskim. Potrafią też mieć lekcje geografii, czy muzyki, czy historii. Naprawdę z tych scenariuszy jest bardzo wiele i dzieci mają kontakt z różnymi przedmiotami. Również od 2 lat dzielimy się naszym doświadczeniem w ramach sieci współpracy szkół prowadzonej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w CIES. W związku z tym nasi nauczyciele pokazują innym nauczycielom szkół warszawskich, jak wyglądają i jak należy realizować lekcje dwujęzyczne. I to tu zaglądają nauczyciele na lekcje do klas 7 i 8, a także pokazujemy, jak można przygotowywać uczniów klas młodszych do lekcji, do dwujęzyczności i nasi nauczyciele pokazują lekcje w klasach 5 i 6. Ostatnio przeprowadziliśmy także warsztaty dla nauczycieli szkół warszawskich Poznajmij Twinning, podczas których pokazywaliśmy, jak prowadzić projekty, szczególnie projekty międzynarodowe na platformie eTwinning.
Dlatego też chcieliśmy poinformować Państwa, że jeżeli znają Państwa, Państwo dzieci, które byłyby zainteresowane zapisaniem się do naszych klas szóstych, mamy w nich jeszcze wolne miejsca. Będą to klasy właśnie z innowacją, z dodatkowymi 2 godzinami języka angielskiego. I osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do takiej klasy proszone są o złożenie podania w sekretariacie szkoły w budynku A. Tutaj są namiary, oczywiście można po prostu zadzwonić i dopytać się o wszystko. Z całą pewnością jesteście Państwo zainteresowani, w jaki sposób nauka w naszej szkole wygląda. Po pierwsze, pragnę podkreślić, że staramy się na naszych zajęciach wprowadzać aktywizujące metody nauczania, tak aby zajęcia były jak najbardziej i efektywne, i jak najbardziej ciekawe dla uczniów, z którymi pracujemy. Dlatego też staramy się zajęcia możliwie jak najbardziej urozmaicać. W tym niewątpliwie pomaga nam wyposażenie naszych pracowni językowych, gdzie jest sprzęt multimedialny. Między innymi mamy tablice interaktywne. One również pomagają w dużo ciekawszy, bardziej multimedialny sposób zainteresować uczniów zagadnieniami, które przerabiamy. Co więcej, staramy się oferować naszym uczniom rozmaite warsztaty językowe, teatr w języku angielskim, czy chociażby uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, po to, aby jak najbardziej ich zainteresować i zaangażować w rozwój kompetencji językowych, co nie jest bez znaczenia. Ponadto nasza szkolna biblioteka stale swój księgozbiór poszerza o nowe pozycje literatury obcojęzycznej, głównie oczywiście w języku angielskim. Po to to robimy, aby uczniowie, którzy są trochę bardziej zainteresowani literaturą, mogli na żywo niejako zetknąć się, skonfrontować się z tą właśnie literaturą w języku obcym poprzez kontakt z nią, z żywym językiem. Co więcej, dzięki temu, że tak prężnie wszystko działa w naszej szkole, chętnie nasi uczniowie biorą również udział w różnych projektach międzynarodowych, o których za chwilę, ciut więcej, powie moja koleżanka. Żeby oczywiście nie być gołosłownym, że nasza szkoła faktycznie jest bardzo dobrą placówką, tutaj w tej chwili Państwo możecie zaobserwować wyniki egzaminów ósmoklasisty z ubiegłego roku. Nasza szkoła, wyniki naszej szkoły są zaprezentowane czerwonym słupkiem. Jak widać, są one dużo wyższe nie tylko od wyników innych szkół ze Śródmieścia, ale także z samego miasta, z Warszawy, z naszego województwa, jak również i z całego kraju. Tutaj pragnę jeszcze dodać, że rokrocznie opracowywany jest ranking szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, wspólnie. I tu pragnę podkreślić, że już kolejny rok z rzędu plasujemy się na bardzo wysokich pozycjach. Jesteśmy w czołówce szkół podstawowych w Warszawie. Jesteśmy na 7. miejscu ze 160 szkół podstawowych, co jest, myślę, wręcz rewelacyjnym wynikiem i mam nadzieję, że to Państwa również zachęci do tego, aby naszą szkołę wybrać jako placówkę dwujęzyczną, w której Państwa uczniowie, Państwa dzieci będą się oczywiście u nas uczyć. Co więcej, nasza szkoła jest placówką bardzo bezpieczną, przyjazną uczniom. Zawsze uczniowie mogą się z różnymi problemami do kadry zgłosić, także do pań psycholog i pedagog. Niewątpliwy atut jest taki, że mamy jednozmianowość, to znaczy nasze zajęcia o godzinie 8 się zaczynają, nie ma zajęć, które zaczynałyby się po południu, więc wszystkie zajęcia kończą się po południu. To jest bardzo istotna kwestia. Ponadto pragnę podkreślić, że staramy się oferować naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne, a także dzięki temu, że jesteśmy rewelacyjnie położeni, dlatego że jesteśmy w ścisłym centrum, w samym sercu stolicy, blisko Ronda de Gaulle'a,
dojazd do naszej placówki nie stanowi problemu. Jest bardzo wiele linii autobusowych, tramwajowych, także linie metra, obie, pierwsza i druga, a także 300 metrów od nas jest stacja kolejowa Warszawa-Powiśle. A to powoduje, że uczniowie mieszkający poza Warszawą, w Piastowie, Pruszkowie, w Sulejówku, w Otwocku, mogą bardzo szybko do naszej placówki dostać się i uczestniczyć w zajęciach. Kolega już wywołał temat projektów międzynarodowych, a bez tego trudno jakby przedstawić naszą placówkę, ponieważ projekty międzynarodowe są absolutnie nieodłączną częścią dwujęzyczności i nieodłączną częścią naszej szkoły, ponieważ od 15 lat współpracujemy w przeróżnych projektach międzynarodowych. Rozpoczynaliśmy od eTwinning, czyli od takiej platformy, na której nauczyciele się spotykają, nawiązują współpracę i prowadzą projekty online. Później rozpoczęliśmy także już w 2016 roku także współpracę w projekcie Global Scholars. Ale najważniejsze i myślę najbardziej Państwa interesujący to jest projekt Erasmus+. Ukończone projekty tutaj Państwo widzą, takie projekty, które były już związane z wymianami. Takie wymiany zaczęły się w 2011 roku. Takie, jak Państwo widzą, były już to 3 projekty, ale obecnie to mamy jest już ich 4 plus jeszcze coś jednego. Obecnie mamy 2 projekty, te pierwsze 2, które skończą się w tym roku. Czyli można powiedzieć, że Państwa nie za bardzo interesują, bo skończą się w sierpniu. Jeden, ten pierwszy, to jest projekt Building a Better Future, który się skończy w sierpniu. Drugi jest to również projekt kończący się w sierpniu, który jest w budynku A i ten projekt jest przeznaczony dla klas 4-6. Ale mamy projekt, który rozpoczął się w tym roku, ten 2020-2023 i ten projekt jak najbardziej jest przeznaczony dla Państwa dzieci. Realizujemy go dopiero pierwszy rok i jeszcze 2 lata przed nami. Projekt nazywa się Let's Share Our Small Worlds. Jest to projekt z takimi krajami jak Hiszpania, Finlandia i Francja. Zresztą część z nich jest naszymi starymi znajomymi z poprzednich projektów i w tym projekcie, poza wymianami, które mam wielką nadzieję dojdą do skutku już w przyszłym roku, są także zaplanowane wymiany długoterminowe, które jako gimnazjum realizowaliśmy jako jedyna szkoła w całej Polsce. I co jeszcze? Więc tutaj jest jeszcze, jak Państwo widzą, projekt Erasmus+, który też się w tym roku będzie kończył dla kadry szkolnej. Nie można go o nim zapominać, dlatego że jest to projekt bardzo ważny także dla Państwa dzieci, bo dzięki takim projektom doszkalamy się językowo, doszkalamy się metodycznie i przychodzą do naszych głów różne pomysły, na przykład właśnie pomysły innowacji, z których jedna jest prowadzona w klasach 5-6, a w tym roku rozpoczęliśmy także wprowadzanie jeszcze jednej innowacji w klasach 1-3, czyli w najmłodszych klasach, która się nazywa English Around Me. Co jeszcze dla Państwa jest ważne, to, że w tym roku jako jedna z 2 szkół podstawowych publicznych w Warszawie otrzymaliśmy akredytację do programu Erasmus+ na lata 2021-2028. Jesteśmy w tej chwili na etapie podpisywania różnych dokumentów i to również otworzy nam drogę do kolejnych wymian i nauczycielskich, i uczniowskich.
Tutaj mają Państwo zdjęcia z wyjazdów z uczniów do Włoch z projektu Building a Better Future. Ale nie tylko takie rzeczy proponowaliśmy, organizowaliśmy. Mieliśmy także wymiany międzynarodowe, które powstawały na bazie projektów e-twinning. Tutaj jest wymiana w Austrii, była też wymiana z Norwegią. No i nasze fantastyczne wycieczki do Wielkiej Brytanii, które no, zastanawialiśmy się długo, czy umieszczać, czy nie umieszczać, no ale miejmy nadzieję, że kiedyś wrócimy do normalności. Wycieczki, które miały na celu podsumować pracę z językiem angielskim przez cały okres naszej szkoły, no ale w tym roku niestety nie było to możliwe. Także wychodząc jakby naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci, były organizowane także wycieczki do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii. Myślę, że Państwa także interesuje to, jak dbamy o języki, o rozwój języka w naszej szkole. Tak jak wspominałam na samym początku, bardzo dawno temu powstał pierwszy konkurs teatralny i ten konkurs 2 lata temu postanowiliśmy rozszerzyć i rozwinąć. I z konkursu szkolnego zmieniliśmy go na konkurs powiatowy, a w przyszłym roku nawet planujemy jeszcze go bardziej rozszerzyć. Zmieniliśmy jego nazwę na Międzyszkolny Konkurs Językowy Poezji i Teatru Wers, czyli już teraz nie tylko teatr, ale także poezja. I z przyjemnością chcemy powiedzieć, że konkurs jest zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, dzięki czemu laureaci tego konkursu otrzymują punkty do liceum. Tu jest zdjęcie z tegorocznych prac, znaczy teatrów. No, jak Państwo widzą, to była odmiana. Tym razem nie występy na deskach sceny, ale filmy, przedstawienia teatralne sfilmowane, a właściwie właśnie filmy. A ich tematem przewodnim była pandemia, więc uczniowie nam różne ciekawe rzeczy pokazali, co się dzieje za monitorami ich komputerów. Czym jeszcze możemy się pochwalić, jeśli chodzi o rozwój języków obcych? Co roku, od już ponad 5 lat, organizujemy Dzień Języków Obcych, kiedy to uczniowie przez 2 godziny jednego dnia, często jest to na przykład pierwszy dzień wiosny, nie mają zwykłych zajęć lekcyjnych, tylko w grupach, w klasowo współzawodniczą, żeby próbując zdobyć nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców, rozwiązując różne zadania językowe i klilowe. Dbamy też o to, żeby co roku obchodzić Europejski Dzień Języków Obcych. Staramy się także, by nasze dzieci miały kontakt z żywym językiem obcym poprzez albo teatr, kontakt z teatrem w języku angielskim, albo też warsztaty językowe Nauki Bez Granic. Tu Państwo widzą wyjścia na takie warsztaty, ale w tym roku udało nam się przeprowadzić je w formie online. No i jeszcze jedna rzecz, którą byśmy się chcieli podzielić, niby nie do końca związana z językiem, ale na pewno związana z Erasmusem i z Powerem, czyli z projektami. Innowacyjna metoda nauczania przez projekty w klasach 6 i 7 co roku przez 3 dni nasi uczniowie nie mają normalnych zajęć, tylko otrzymują pytania, takie pytania jak na przykład, jak unowocześnilibyście wynalazek z przeszłości, albo jak przetrwać do pierwszego, albo jak wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do przygotowania wycieczki górskiej. Otrzymują informacje, jakie produkty mają przygotować oraz jakie są kryteria i przez 3 dni wykonują, wykorzystując właśnie wiedzę i różne wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach, przygotowują projekt.
Scenariusz tych dni pracy projektem otrzymał trzecie miejsce w konkursie Nauczyciel z Powerem 2019. Tutaj mają Państwo zdjęcia z takich dni pracy metodą projektu. Mamy nadzieję, jeszcze ciągle mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się to wykonać w czerwcu, bo spędziliśmy na to nad przygotowywaniem tych dni wiele godzin. Natomiast nasza szkoła to oczywiście nie samą nauką żyje, to znaczy nie mamy tylko samej dydaktyki na piedestale. Również dbamy o to, aby w szkole coś się działo i aby uczniowie mogli się jak najbardziej również społecznie rozwijać. Z tego względu dla klas siódmych dwujęzycznych, które do naszej szkoły przybywają, aby jak najszybciej się zintegrowały i aby mogły się jak najszybciej poznać, organizujemy wyjazd integracyjny między innymi do Kątów Rybackich. Niestety w tym roku, ze względów wiadomych przez pandemię, nie udało się tego dokonać, ale cały czas liczymy na to, że wkrótce do starych, dobrych tradycji będziemy mogli ponownie powrócić. Co więcej, dbamy o to, aby uczniowie byli jak najbardziej świadomi problemów środowiska. Z tego względu oferujemy im również różnego rodzaju warsztaty ekologiczne. To jednak nie wszystko. Staramy się, aby krzewić ich kulturę fizyczną, także aby mogli prezentować swoje umiejętności, dzielić się z nami swoimi talentami. Jeżeli ktoś umie śpiewać, tańczyć czy grać na instrumencie, są specjalne konkursy talentów organizowane, podczas których mogą oni, nasi uczniowie, te swoje perełki i Boże iskierki zaprezentować. Takim naszym bardzo flagowym konkursem jest konkurs Tanc Buda, podczas którego uczniowie choreografię taneczną przygotowują, a następnie przedstawiają je społeczności szkolnej. W tym roku oczywiście to wszystko również miało miejsce online, ale cieszymy się, że udało się to przeprowadzić. Co więcej, dbamy również o to, aby pielęgnować patriotyczne tradycje w okolicach 11 listopada czy 3 maja. Dbamy również o to, aby uczniowie mogli trochę się rozerwać. To znaczy mamy dla nich dyskoteki dwa razy w roku. Ja jestem DJ-em, więc przy okazji zachęcam ich, żeby trochę się bardziej poruszali, trochę mogli się troszeczkę rozerwać przy tym wszystkim. A oprócz tego staramy się, aby uczniowie jak najchętniej i jak najczęściej angażowali się w szkolny wolontariat, który jest dla nas bardzo, bardzo istotny. Konieczność niesienia pomocy bliźniemu, bezinteresowna pomoc i chęć empatii i jej okazywania i jej rozumienia jest bardzo nam mocno przyświeca i staramy się zaszczepiać te elementy naszym podopiecznym. Z tego względu współpracujemy z licznymi organizacjami, między innymi z WOŚP-em, z Dziewczynką Zapałkami, ze Szkołą w Afryce, po to, aby jak najbardziej wielotorowo pokazywać uczniom, jak istotna jest pomoc drugiemu człowiekowi, ta bezinteresowna i bardzo, bardzo wartościowa. Jak zatem Państwo widzicie, w naszej szkole jest bardzo bogata oferta, zarówno stricte dydaktyczna, jak i bardziej społeczna, pozalekcyjna. Mam nadzieję, że zapoznaliście się z nią Państwo bardzo dokładnie i głęboko wierzę w to, że z Państwa pociechami już we wrześniu spotkamy się w naszej placówce już jako uczniowie dwujęzycznych oddziałów. Na to bardzo, bardzo liczę. I teraz jeszcze taka jedna informacja dla Państwa dzieci i również dla Państwa. To znaczy planujemy w maju tego roku przeprowadzić lekcje otwarte dla chętnych kandydatów do klas dwujęzycznych. Oczywiście wszystko zależy między innymi od pandemii, jednak wszelkie informacje z ewentualnym harmonogramem oraz datami, kiedy miałyby się takie zajęcia odbyć, wszystko zostanie opublikowane zarówno na Facebooku naszej szkoły, jak i na naszej oficjalnej stronie. Także drodzy Państwo, nic tylko zapisywać się do nas
i mamy nadzieję, że we wrześniu wszyscy razem będziemy tworzyć kolejne pokolenie naszej korczakowej społeczności. Ja również chciałam podziękować i jeszcze jedno, zaprosić Państwa, za chwilkę w czacie umieszczę bardzo krótkie, czteropytaniową ankietę. Oczywiście nie muszą Państwo klikać w linka, ale byśmy bardzo zobowiązani, gdyby Państwo kliknęli w tego linka i odpowiedzieli na cztery bardzo krótkie pytania. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. I ja bardzo serdecznie dziękuję pani Ani, panu Sebastianowi i państwu dziękuję za uwagę. W trakcie trwania i prezentowania materiału tutaj na czacie państwo zadawaliście pytania i na bieżąco były odpowiedzi. Być może niewyczerpujące jeszcze, no ale myślę, że rozjaśniły Państwa, no nie wiem, wątpliwości i jeżeli trzeba więcej szczegółów, to proszę dopytać, proszę dzwonić do nas. Bardzo serdecznie zachęcam do naszej szkoły. Zapraszam serdecznie i dziękuję za uwagę. Dziękuję. Jeżeli chodzi o z jakich mamy konkursów przedmiotowych i olimpiad, mamy laureatów. Matematyka, tak jak pani Marta napisała, matematyka, język angielski, chemia. Teraz jest czas organizacji. My dopiero nad tym się pochylamy, przygotowujemy. Trudno w tej chwili tak bez jak gdyby powiedzieć jednoznacznie, która klasa będzie miała który przedmiot dwujęzyczny. Różnie kończą lekcje, 14.25, ale i 15.20, 15.30 również. Trzeba dostać minimum 70 punktów z testu plus mieć punkty, które słyszeliście Państwo, jak nauczyciele mówili w harmonogramie. Proszę zajrzeć do harmonogramu, tam są wszystko jest rozpisane. Dużo osób dostało się z zewnątrz, prawie trzy klasy. Myślę, że to tak myślę, że było. Mamy 8 ósmych klas, więc to jest dużo. Siedem ósmych klas. A 3 lub 4 z zewnątrz. Ja zachęcam jeszcze do obejrzenia krótkiego filmu na naszej stronie. Taki spacer wirtualny po naszej szkole po budynku przy ulicy Smolnej. Tam było pytanie, czy można obejrzeć testy z zewnątrz, z ubiegłych lat. Nie wolno. Te testy są... My podpisujemy takie zobowiązanie, że one będą niedostępne i absolutnie jest to zakazane, żeby udostępniać testy. One są właśnie niszczone zaraz po wykonaniu, po sprawdzeniu ich, więc nie ma takiej możliwości. Testy rok w rok przygotowuje Instytut Lingwistyki Stosowanej, także one są w różnych układach różne. Tak, są klasy mieszane i są klasy tylko z zewnątrz. To zależy od tego, gdzie uczniowie starają się, do której klasy, z którym językiem drugim, obcym. Proszę Państwa, gdyby jeszcze jakieś pytania się w trakcie nasunęły już po naszym tutaj spotkaniu, to zachęcam do wykonania telefonu do sekretariatu, czy to na ulicy. No głównie proszę skierować na ulicę do budynku B, do sekretariatu, ale jeżeli dodzwonicie się Państwo do budynku A, na Nowy Świat również otrzymacie informację, ewentualnie przekierowani zostaniecie do budynku B. No w tym roku szkolnym jeszcze rozpoczęliśmy normalny rok szkolny w trybie stacjonarnym, więc
ta integracja była we wrześniu i w październiku tam niestety to się wszystko dopiero zaczęło sypać, kolokwialnie mówiąc. Jak będzie w przyszłym roku? No wszyscy wierzymy, że wrócimy do trybu stacjonarnego. Jeżeli nie, to będziemy integrować się online. Klubu sportowego w szkole nie ma. No były prowadzone kółka teatralne, były prowadzone, była też chemia dla zainteresowanych i matematyczne, i informatyczne. No trudno powiedzieć, co będzie w przyszłym roku szkolnym. Jesteśmy też otwarci, oprócz tego, że są przydziały godzin na te dodatkowe zajęcia i są z roku na rok sukcesywnie gdzieś tam okrajane, to dodatkowo jesteśmy po prostu też otwarci na i wsłuchujemy się w oczekiwania naszych uczniów czy ich rodziców. I w miarę możliwości no, rozmawiamy w zespołach i staramy się wyjść naprzeciw. No trudno powiedzieć w tej chwili. Prężnie działa właśnie chór Koło Młodych Twórców, miłośników historii również. Tańc Buda wspomniana od lat działa i rozwija się. Są takie możliwości, że uczniowie zapisują się na przykład z drugim językiem hiszpańskim, ale gdzieś tam zaznaczają, że ewentualnie język francuski. W historii były takie przypadki i tak było, czy język niemiecki. Jest taka możliwość. Myślę, że będziemy kończyć. Jeżeli jeszcze pojawią się, tak jak powiedziałam, jakieś nurtujące pytania, proszę. Na pewno się zdarzało. Na pewno się zdarzało tak, że było dziecko przyjęte z drugiego wyboru. Myślę, że na pewno. Jeżeli pojawią się u Państwa jeszcze jakieś pytania, zachęcam do wykonania telefonu. Czy napisania go w formie pisemnej za pomocą maila. Będziemy odpowiadać. I czekamy. Co tam jeszcze nie widzę? Proszę się nie martwić na zapas. Nie było takiej sytuacji. Tym bardziej, że planujemy dwie klasy z podstawowym hiszpańskim, więc nie powinno być jakichś problemów specjalnych. Tak jak już wcześniej było powiedziane, mamy zaplanowanych 5 klas dwujęzycznych. No dobrze, myślę, że kończymy. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za przygotowanie nauczycielom, za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa i do zobaczenia na teście kompetencji językowych, predyspozycji językowych, a potem we wrześniu w szkole. Zapraszam i dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.